Siema, z tej strony Wezif. Jeszcze tak przed chwilą zapraszam was do wejścia na mojego Instagrama WezifT, na mój drugi kanał, na mojego Discorda. Zapraszam was do zostawienia łapki w górę pod tym materiałem, do zasubskrybowania tego kanału wraz z dzwoneczkiem, ponieważ aż 70% osób, która ogląda ten kanał, nie subskrybuje go, także kliknij w ten czerwony guzik tam na dole oraz zaznacz dzwoneczek. Ponadto zapraszam cię do zostawienia właśnie łapki w górę pod tym materiałem, ponieważ 150 łapek w górę jest to kolejny odcinek na tym kanale. No i zapraszam do używania mojego kodu, czyli oczywiście kodu Wezif w sklepie w Fortnite. Byłbym serio mega wdzięczny, jeśli byście właśnie użyli tego kodu. Ponadto każdy komentarz o treści karta serduszkuje, także piszcie w komentarzu karta, a ja wam przypnę serduszko. Także wydaje mi się, że nawet spoko opcja, jeśli chcecie dostać ode mnie serduszko. No a w dzisiejszym odcinku troszeczkę o darmowym, sekretnym prezencie w Fortnite i innych ciekawościach ze świata Fortnite. Także odcinek naprawdę ciekawy, także myślę, że zapraszam już do oglądania. Dobra, więc generalnie jest to news, w który może wam być trudno uwierzyć, że po prostu gracze no zdobyli taki poziom po miesiącu w sumie, ponieważ kilkadziesiąt godzin temu została przełamana kolejna bariera, jeśli chodzi o poziomy w Fortnite. No i kto ma obecnie najwyższy poziom i jaki to jest poziom? Od startu pierwszego sezonu minął tak serio to miesiąc, czyli 30% sezonu pierwszego. Do końca sezonu zostało aż 76 dni, a niektórzy zdobyli już cały karnet bojowy, ale dążą do czegoś więcej, czyli do tysiącznego poziomu. Po części jest to zasługa różnych błędów i tak dalej, ale tutaj nie chcę nikogo właśnie, no nie wiem, mówić, że ktoś używał błędów, no bo nie jest to oczywiście potwierdzone, ale po części również jest to pewnie też zwykła gra. No i w Fortnite nadal istnieje wiele sposobów na to, aby mega szybko po prostu zdobywać tego expa i wbijać kolejne poziomy. Nie jest to chyba niczym jakby dziwnym, w sensie to jest na porządku dziennym trochę. No i praktycznie gracze codziennie znajdują jakieś błędy, glitche i tak dalej, no i potem Epic to naprawia. No i tak jak to było w poprzednich sezonach, również w tym sezonie są osoby, które skupiły się tylko i wyłącznie na wbijaniu kolejnych leveli. No i w taki sposób jeden gracz, jeśli utrzyma obecne tempo, no to nie wbije tysięcznego levelu niestety, ponieważ wbije on 1500 level, w sensie nie wiem jak to odmieniać, no po prostu level 1500 wbije. No i generalnie, no to w tym momencie jest to prawdopodobnie najwyższy poziom, jaki on ma. No i w sumie, no to naprawdę jest to dosyć ciekawe, ponieważ gracz na swoim koncie posiada już 610 level. Dokładnie tak. No po prostu ma 610 level. Jak to się wydarzyło? Nie mam zielonego pojęcia. Gracz sam nie chce ujawniać właśnie sposobu. Wcześniej również właśnie miał takie ogromne levele w Fortnite. No i generalnie, no to ten gracz właśnie, który widzicie na screenie, jak widzicie, ma 610 level. Nie jest to żaden podrobiony screen ani nic w tym stylu. Po prostu serio, ten człowiek ma 610 level. No i nie wiem jak to się wydarzyło, serio, w sensie no aż dziwnie się na to patrzy, w sensie nigdy bym nie uważał, że ktokolwiek w Fortnite będzie miał 610 level. Kiedyś wbicie, nie wiem, setnego levela było mega ciężkie, teraz oczywiście się to szybciej wbija, ale i tak, mimo wszystko, no to jest to dosyć wysoki poziom, jakby nie patrzeć. No i generalnie, no to został on osiągnięty, przypomnijmy, w zaledwie miesiąc, nawet nie cały miesiąc. Więc naprawdę, no to nie jest to chyba nic takiego zwykłego i codziennego. Także co, no naprawdę wydaje mi się, że dosyć ciekawa opcja. No i na przykład jakby ktoś mi rok temu powiedział, że na przykład będzie ktoś, kto wbija sobie 610 level w Fortnite w miesiąc, no to w sensie nie ma opcji, żebym w to uwierzył. Serio, w sensie jest to tak ogromny level i jest to tak niespodziewane, że serio, no nie wiem po prostu jak on tego dokonał, ale na serio wbity został 610 level już w miesiąc, no i czekamy z tym tempem naprawdę na ten 1500 level, naprawdę by było to coś ciekawego, no i ja nie mogę się doczekać, serio, no po prostu obserwuję, jestem mega zainteresowany tym, ponieważ no dla mnie to jest po prostu niepojęte, jakim cudem po prostu no może takie coś się w ogóle wydarzyć. Dobra, więc przejdźmy już może teraz do kolejnego newsa, który również jest mega ciekawy, ponieważ jest on o 15 prezencie w Fortnite. Generalnie tak, 15 prezent w Fortnite zawitał do nas w sumie, no i generalnie, no to czy można go już teraz odebrać? Ponieważ, no generalnie, no to nie wiem czy wiecie, ale 15 prezent Fortnite został ujawniony, w końcu wiemy co to jest. No i naprawdę 15 prezent było to coś niesamowitego, coś takiego, no nie wiem, taka
legenda, że tak powiem, która no w sumie jeszcze nigdy się nie wydarzyła w Fortnite przy żadnym festiwalu zimy, no ale w tym było to bardziej pewne niż po prostu zazwyczaj, no i ja już byłem taki przekonany, że ten 15% się pojawi. Jednak nie wszyscy gracze byli tego tacy pewni jak ja, no i wiele osób na pewno jest teraz zdziwionych, ale dokładnie tak, zostało nam potwierdzone oficjalnie przez Epica, że 15% się pojawi. Dokładnie tak, 15% będzie na naszych kontach w Fortnite, no i będzie to dziwny dzień dosyć, ponieważ ja, wydawało mi się w sumie, że naprawdę będzie to gdzieś tak, no nie wiem, wczoraj czy coś w tym stylu, no ale jednak to się tak nie wydarzyło, ponieważ 15% nie był dzień przed zakończeniem festiwalu zimy, a dzień jakby po, w sensie otrzymamy go dopiero jutro, czyli 7 stycznia, no ale są również jakieś sposoby, przynajmniej w internecie, żeby go otrzymać teraz, czy one działają, no nie powiedziałbym, więc nawet nie opłaca się ich próbować, no ale rzeczywiście taki 15% się pojawił. No, więc generalnie to Epic już tak się wypowiedziało na ten temat. Dziękujemy za waszą cierpliwość. Podczas grudniowych problemów z logowaniem wdrażamy weekend z przyspieszonym awansowaniem od 7 stycznia od 23.00 do 10 stycznia do 15.00. Przyznajemy także wszystkim, którzy zalogowali się podczas festiwalu zimy, nowy kill-off, grzybowy półksiężyc. Więc jeśli zalogowaliście się podczas eventu z prezentami, no to otrzymacie ten 15%, czyli grzybowy półksiężyc. No ale czytając ten komunikat można mieć wrażenie, że już teraz jest do odebrania właśnie ten kill-off. No tak rzeczywiście nie jest, ponieważ w sumie, no to na angielskim komunikacie mamy ładnie to napisane i wyjaśnione, że kill-off otrzymamy dopiero wraz z przyspieszonym awansowaniem, czyli 7 stycznia od 23. No, więc w sumie no to jest to data, kiedy pojawi się ten 15% w Fortnite. No i wtedy właśnie polecam go odebrać, a sam kill-off wygląda w następujący sposób. Jest to ten legendarny 15% w Fortnite. Naprawdę wygląda on według mnie mega ciekawie i naprawdę, naprawdę jest mega ładny. Jest to naprawdę mega fajny prezent, który ja z chęcią sobie na przykład przygarnę. Także dajcie znać w komentarzach, czy wy sobie również odbierzecie ten prezent. W sensie, no wydaje mi się, że raczej każdy odbierze ten prezent, no bo jest to coś za darmo, no i do tego jest nawet ładny, więc wydaje mi się, że naprawdę, naprawdę opłaca się odebrać ten prezent. Mi się on naprawdę serio osobiście mega, mega podoba, także dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym 15 prezencie w Fortnite. No i co, to by było już na tyle w tym filmie, także co, zapraszam was do zostawienia łapki w górę, suba z dzwonem, do wejścia na mojego Instagrama, WazyFity, na mój drugi kanał, na mojego Discorda. Zapraszam was do zostawienia łapki w górę, ponieważ 150 łapek w górę jest to kolejny odcinek na tym kanale. Oprócz tego zapraszam do zasubskrybowania tego kanału wraz z dzwoneczkiem, ponieważ aż 70% osób, która ogląda ten kanał, nie subskrybuje go, także kliknij w ten czerwony guzik tam na dole oraz zaznacz dzwoneczek. Ponadto każdy komentarz o treści karta serduszkuje, także piszcie w komentarzu karta, a ja wam przypnę serduszko. Zapraszam was do używania mojego kodu, czyli oczywiście kodu Wazy w sklepie w Fortnite. Byłbym serio, serio mega wdzięczny, jeśli byście użyli tego kodu, także co, zapraszam. No i zapraszam oczywiście do zostawienia łapki w górę, z suba dzwonem, do wejścia na mojego Instagrama, na mój drugi kanał, na mojego Discorda. A ja się już oczywiście będę z wami żegnał, także co, trzymajcie się, no i cześć.